Śmigłowiec wleciał na linię. Incydent pod Ciechanowem. Jak doszło do tak niebezpiecznej sytuacji, która mogła się naprawdę skończyć źle? Jak zareagowali świadkowie oraz służby ratunkowe? Przy granicy z Białorusią armia buduje obozowiska. Co się dzieje na froncie wschodnim? Jakie są cele i warunki operacji wojskowej oraz o czym nam nie mówią? Łodzianie padają jak muchy, tracą przytomność lub słabną, ale nie z powodu wypitego alkoholu, co jest przyczyną tajemniczych zasłabnięć mieszkańców miasta. Policjanci są zaskoczeni widokiem nowej Tesli. Co to jest i dokąd zmierza? Tak reagują funkcjonariusze na futurystyczny pojazd. Czy jest to nowy gadżet dla bogatych, czy może rewolucja w transporcie? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie nowe newsy z kraju, ze świata, dlatego do naszych stałych widzów, a także dla nowych, informacja taka, że jeżeli chcecie być super na bieżąco, to wchodźcie koniecznie o 18.00 i o 6.30, bo wtedy macie turbo, świeże, fajne newsy. A ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Śmigłowiec Black Hawk zerwał linię łączącą dwa słupy wysokiego napięcia. Do incydentu doszło podczas pikniku koło Ciechanowa. O szczegółach pisze portal ciechanowinaczej.pl. Jak relacjonuje lokalny serwis, wszystko działo się, gdy policyjny śmigłowiec opuszczał miejsce imprezy. Maszyna zerwała fragment linii łączącej dwa słupy wysokiego napięcia. Linia spadła na auta i w miejsce, gdzie stały rodziny z dziećmi. Na szczęście okazało się, że nie była pod napięciem. Pilot zachował się brawurowo, bo chciał zrobić show, przelatując nisko nad widownią, ale niestety zaryzykował życiem ludzi. Moja rodzina, żona i dwoje małych dzieci nadal nie mogą dojść do siebie, komentuje w rozmowie z ciechanowinaczej.pl pan Adam, który był na miejscu. Przez chwilę było słychać krzyki dzieci, ale służby zareagowały natychmiast. Policjanci i strażacy ewakuowali publiczność i zabezpieczyli miejsce, gdzie leżała zerwana linia. Śmigłowiec Black Hawk miał być największą atrakcją pikniku wojskowego w Sarnowej Górze. Wylądował na polu naprzeciwko pomnika poświęconego poległym w bitwie 1920 roku pod tą miejscowością. Setki osób oglądało śmigłowiec, robiło sobie przy nim zdjęcia, zaglądało do środka. Czytamy w lokalnym serwisie. Pamiętacie białoruskie śmigłowce nad naszymi głowami? Teraz do tego dołączyły nasze własne maszyny. Czyżbyśmy mieli problem z interpretacją przestrzeni powietrznej, czy może to jakiś nowy sposób na, nie wiem, zaskoczenie? Na szczęście, jak się okazało, linia nie była pod napięciem, ale co by było, gdyby była? Przecież to nie jest zabawa i to nie jest tak, że on wiedział, że nie jest pod napięciem, więc coś takiego zrobi. No, brawurowo, bo chciał zrobić show, przelatując nisko nad widownią, ale niestety zaryzykował życiem ludzi. No i rozumiem chęć zrobienia show, ale czy nie przesadziliście trochę z przelatywaniem nisko? Co to w ogóle jest? Jakieś nowe podejście do piknikowania? Nie jestem jakimś ekspertem od śmigłowców oczywiście, ani od linii wysokiego napięcia, ale zdrowy rozsądek sam podpowiada, że latające maszyny i linie energetyczne to nie jest jakaś fajna zabawa. Czy naprawdę musimy czekać na jakąś tragedię, żeby dostrzec to? Prawda jest taka, że nasi piloci i żołnierze potrzebują więcej odpowiedzialności i rozwagi w takich sytuacjach, ale co z pilotem? Mam nadzieję, że zostanie ukarany w jakiś sposób, bo może kurs bezpieczeństwa lotów byłby tutaj takim dobrym początkiem. Bo niezbyt to dobrze o tym świadczy. Następny temat. W ciągu 3 miesięcy w pobliżu granicy z Białorusią gotowe będą tymczasowe wojskowe obozowiska kontenerowe dla powstającej 1. Dywizji Piechoty Legionów. Z informacji przekazanej przez konsorcjum Airbud wynika, że otrzymało ono kontrakt na budowę tymczasowych obozowisk kontenerowych na Podlasiu. Zleceniodawcą jest Agencja Mienia Wojskowego. Wartość robót to łącznie około 30 milionów złotych. Inwestycje te realizowane będą na potrzeby nowo formowanej Brygady Pancernej i Brygady Zmotoryzowanej w strukturach 1. Dywizji Piechoty Legionów.
Ich głównym celem, czytamy w komunikacie, będzie stworzenie niezbędnej infrastruktury przystosowanej do ruchu i stacjonowania czołgów oraz zapewnienia zaplecza biurowo-sztabowego, koszarowego, sanitarnego i magazynowego koniecznego do ich tymczasowego funkcjonowania. W ramach prac powstaną 142 kontenery mieszkalne dla 300 żołnierzy oraz 8 kontenerów magazynowych. Airboot wykona również drogi dojazdowe oraz ogrodzi teren w obu lokalizacjach. Termin realizacji zlecenia to 3 miesiące od momentu podpisania umowy. Obozowiska powstaną więc, podaje konsorcjum, jeszcze w pierwszej połowie listopada tego roku. Obozowiska zostaną zbudowane w Wojewodzinie w gminie Grajewo oraz Czartajewie w gmina Siemiatycze. Z informacji, które podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, wynika, że na Podlasiu powstaje właśnie nowa pierwsza dywizja piechoty Legionów. Ma ona docelowo liczyć 30 tysięcy żołnierzy. W przyszłości dywizja ta głównie będzie operowała na terenie województwa podlaskiego, ale też na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz województwie kujawsko-pomorskim. Wojsko będzie stacjonowało m.in. w Wojewodzinie, w Czartajewie, w Czerwonym Borze, Ślubowie, Białymstoku, Iławie, Brodnicy, Chełmnie, Łomży, Wielbarku i Ostrołęce. Elementem dywizji będzie batalion czołgów, lokowany w Ciechanowie, gdzie jednocześnie znajdzie się dowództwo i sztab dywizji. Z kolei w Kolnie na Podlasiu powstanie batalion zmotoryzowany. Dywizja ma być wyposażona m.in. w koreańskie czołgi K-2, wyrzutnie rakiet K-239 Hunmu, armatohaubice K-9, kołowy transporter opancerzony Rosomak. Kiedy dywizja osiągnie gotowość bojową? Tego Ministerstwo Obrony Narodowej nie precyzuje, chociaż wiadomo, że 300-tysięczna armia ma powstać do 2035 roku. Realnie trzeba założyć, że budowa dywizji potrwa co najmniej kilka lat. Niedawno Rzeczpospolita informowała o ambitnych planach MON-u dotyczących zwiększania liczebności polskiej armii. 300 tysięcy żołnierzy do 2035 roku. Takie przedsięwzięcie ma oczywiście swoje koszty i niemałe wydatki, a szacuje się, że są to chociażby wydatki osobowe i bieżące na utrzymanie takiej armii, które mogą wzrosnąć o około 31 miliardów złotych rocznie w cenach stałych. Taki skok w kosztach wojskowych może być trudny do zaakceptowania dla wielu, zwłaszcza gdy proces budowy największej armii napotyka na trudności, jak odpływ żołnierzy zawodowych i WOT, czy brak kadr i sprzętu. Premier Morawiecki podczas swojego spotkania z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych podkreślił nasze ambicje w zakresie obronności. Polska ma zamiar stać się mocarstwem wojskowym w Europie. Serio. No i ciekawe, bo na razie tego mocarstwa za bardzo nie widać, a słowa te brzmi naprawdę dumnie i fajnie by było w nie wierzyć. MON ostatnio zawarło umowę na dostawę 24 pojazdów minowania narzutowego Baobab K za około 510 milionów złotych brutto. No i to jest kolejny taki element w tej całej układance obronności kraju w kontekście konfliktu na Ukrainie, gdzie pola minowe są wykorzystywane przez obie strony, to taki zakup wydaje się być jak najbardziej uzasadniony. Jednak warto zastanowić się, czy takie inwestycje są naprawdę kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, czy może są jedynie elementem gry politycznej. Bo i tak kto będzie to obsługiwał. Wracając do kwestii obozowisk kontenerowych na Podlasiu, no to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to inwestycja tymczasowa. Czy to oznacza, że plany MON-u są krótkoterminowe, czy może chodzi o to, by zyskać czas na dalsze działania? No, robi się naprawdę ciekawie. No i ciekawe, czy jest to właśnie pod publiczkę, czy realnie będziemy dzięki temu bezpieczni. Piszcie, co wy o tym myślicie, a my lećmy dalej. To są dość charakterystyczne przypadki, czyli zasłabnięcia, omdlenia, często niestety spowodowane też używaniem czy nadużywaniem alkoholu. Starsze osoby i dzieci mają upośledzone odczuwanie pragnienia. Do tej pierwszej grupy najczęściej w czasie upałów jeździ pogotowie. 3 szklanki wody przez 4 dni. Tyle ostatnio wypiła seniorka, której rodzina wezwała pogotowie do podejrzenia udaru. Bliscy seniorów skarżą się ratownikom, że mama lub babcia odmawia picia i jest głucha na logiczne argumenty. Tymczasem odwodnienie może doprowadzić nawet do utraty funkcji życiowych. Rodziny skarżą się ratownikom, że mama lub babcia nie chce pić płynów. Nawet co siódmy wyjazd karetek to wezwanie do pacjenta, którego problemy zdrowotne wynikają z odwodnienia organizmu. To ogromny problem w każdej fali upałów.
Niestety czasami zarówno rodziny opiekujące się seniorami, jak i ratownicy medyczni są bezsilni. U podłoża odwodnienia seniorów leży między innymi brak pragnienia, który pojawia się z wiekiem. Wczoraj realizowałem wizytę, gdzie rodzina wezwała karetkę do podejrzenia udaru u starszej pani, opowiada Adam Stępka, ratownik medyczny łódzkiego pogotowia i jego rzecznik prasowy. Na szczęście to nie był udar, ale okazało się, że pacjentka przez 4 dni wypiła tylko 3 szklanki wody. Podczas tych upałów wielu naszych pacjentów pytanych o to, ile wypiły płynów, przyznaje, że niewiele. Zdarza się, że 1, 2 lub 3 szklanki przez 2 lub 3 dni. Z medycznego punktu widzenia jest to upośledzenie poczucia pragnienia, które u osób starszych występuje na skutek rozmaitych zmian degeneracyjnych w organizmie, zwraca uwagę Adam Stępka. Nie odczuwając pragnienia, nie piją. Część z tych pacjentów specjalnie ogranicza spożycie wody, bojąc się, że tego, że po wypiciu dużej objętości płynów będą musiały częściej chodzić do łazienki, a tego chcą uniknąć, bo na przykład mają problemy z poruszaniem się. Jak mówi Adam Stępka, często seniorzy mieszkają sami i po prostu nie ma im kto przypomnieć o tym, aby pili wodę. Zdarza się, że nawet ci, którzy mają zapewnioną opiekę, pić nie chcą. Rodziny takich pacjentów skarżą się nam, że mama lub babcia odmawia wypicia wody, dodaje ratownik. Na szczęście czasami udaje się nam takiego pacjenta przekonać, że robi sobie krzywdę i konsekwencje niepicia mogą być bardzo poważne. Kilkugodzinnej lub maksymalnie dobowym pobycie na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tam oczywiście uzupełniamy elektrolity. Z wiekiem pragnienie to takie niby normalne uczucie dla każdego z nas może po prostu zanikać. Seniorzy po prostu nie czują, kiedy są aż tak spragnieni. No jest to bardzo przykra sprawa. Dobrze, że nie dzieje się coś jeszcze bardziej poważnego. No bo nagłówki sugerują coś dużo groźniejszego. Z jednej strony mamy media, które bombardują nas informacjami o tym, jakie wody mineralne są najlepsze dla naszego zdrowia. A z drugiej mamy seniorów, którzy ograniczają spożycie płynów, bojąc się, że będą musieli za często korzystać z toalety na przykład i kończy się to niefajnie. Nie pomaga tutaj fakt, że wiele starszych osób mieszka samotnie, bo kto ma im przypominać o tym, żeby napić się takiej wody? Kto przekona upartą babcię, że powinna pić więcej niż te 3 szklanki w ciągu tygodnia? No i kto przypomni nam młodszym, żebyśmy w ogóle zwracali na coś takiego uwagę? A przypominam wszystkim, żebyście przede wszystkim dbali o siebie i swoich bliskich, którzy po prostu przez te fale upałów mogą nie rozpoznać krytycznej sytuacji dla swojego organizmu. Bo upały są trudne dla każdego, ale dla seniorów mogą być po prostu śmiertelnie niebezpieczne. Także miejcie to na uwadze. Następny temat. Cybertruck, arguably the most anticipated and controversial pickup truck today. Choć Cybertruck to obecnie najbardziej wyczekiwany samochód elektryczny Tesli, to w Stanach Zjednoczonych Ameryki są jeszcze ludzie, dla których widok futurystycznej półciężarówki budzi zdziwienie. Takim przykładem są chociażby policjanci z Kalifornii. Do zdarzenia doszło na autostradzie A5 w okolicy miejscowości Baton Willow w Kalifornii. Policjanci tamtejszej drogówki zauważyli kilka Cybertrucków Tesli transportowanych przez lawetę. Swoim odkryciem i zdziwieniem podzielili się na Facebooku, dodając zdjęcia oraz komentarz. Podczas patrolu dziś rano jedna z naszych jednostek zauważyła kilka ciężarówek wyładowanych dziwnymi pojazdami jadącymi w kierunku północnym między stanową numer 5. Zastanawiam się, co to jest. Dokąd zmierza? Napisali mundurowi CEQP Baton Willow. Choć Cybertruck od Tesli jest obecnie najbardziej oczekiwanym pojazdem elektrycznym amerykańskiego producenta, który bardzo często pojawia się w sieci, to policjanci zupełnie nie byli świadomi marki i modelu dziwnie wyglądających półciężarówek. Niektórzy komentujący na profilu CEQP Baton Willow wręcz nie mogli w to uwierzyć. Inni natomiast wskazywali, że Cybertrucki prawdopodobnie zmierzały do Fremont, gdzie znajduje się pierwsza fabryka pojazdów Tesli. Siedziba inżynierii. Zaskakujące jest, że w kraju tak zaawansowanym technologicznie jak USA istnieją ludzie, którzy nigdy wcześniej nie widzieli tego pojazdu, a jak się okazuje, wśród nich są nawet policjanci z Kalifornii, którzy byli mega zdziwieni pojazdem. No i swoją drogą ciekawe jest, jakby zareagowali nasi polscy stróże prawa na widok takiego pojazdu. Może by zorganizowali jakieś spontaniczne posiedzenie w komisariacie, podczas którego dyskutowaliby, czy to nie jest jakiś nowy rodzaj czołgu i
czy może pojazdu do patrolowania, nie wiem, Marsa i trzeba zacząć się obawiać. Chociaż wielu z nas zastanawia się, jakim cudem XXI wieku ktoś może nie rozpoznawać tego Cybertrucka, no to warto zwrócić uwagę na to, jak szybko ta technologia się rozwija. Bo dzisiaj jesteśmy zaskoczeni, że ktoś nie zna Cybertrucka, ale kto wie, jakie inne technologiczne cuda czekają nas w przyszłości. Może za kilka lat będziemy się dziwić ludziom, którzy nie rozpoznają latających samochodów czy butów z wbudowaną nawigacją. Jeśli chodzi o wygląd Cybertrucka, to no zdania są podzielone. Dla jednych jest to jakieś arcydzieło, a dla innych nieudany projekt jakiegoś studenta, którego wzięli za darmo. Jedno jest pewne, technologia nie przestaje nas zaskakiwać. Czekam na wasze komentarze w tym zakresie. No i hej.